Witaj w bajce jak ze snu. Śpiąca królewna już na ciebie czeka. Chcesz zobaczyć, o czym śnią nasi bohaterowie? Odwiedź ich sny, to się dowiesz. Sen króla o śnie właśnie. Jak na króla przystało, nie powiem, co mi się przyśniło. Tajemnica państwowa. Ale może ty coś wymyślisz? Spróbuj. Tylko pamiętaj, mój sen musi być godzien koronowanej głowy. Śniło mi się, że byłem w bardzo dziwnym miejscu. Królewski ogród. Stara baszta. Dziupla w drzewie. Była to dziupla w drzewie. Wokół panowała niesamowita cisza, którą nagle przerwał przedziwny dźwięk. Muczenie kota. Rżenie psa. Miauczenie myszy. Rżenie psa. Było to rżenie psa. Rozejrzałem się dookoła i ujrzałem przed sobą niesamowitą postać. Meksykańska parówka. Wróżka śmieszka. Wiedźma. Meksykańska parówka. Usłyszałem pytanie. Czego tu szukasz, królu? Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego odpowiedziałem. Oliwa. Kukułcze jajo. Miód. Kukułczego jaja. Tu tego nie znajdziesz, padła odpowiedź. Poszukaj w pałacu. A gdzie dokładnie? Zapytałem. Stary zegar. Kuchnia. Komnata królewny. W komnacie królewny. Ruszyłem więc na zamek. Nagle ujrzałem, że na drodze leży coś dziwnego. Płetwy nurka. Ucho od śledzia. Serdelkowo-serowe serduszko. Było to serdelkowe, serowe serce. Schyliłem się, by je podnieść i wtedy usłyszałem głos. Zostaw, nędzniku, to moje. Oniemiałem. Kto do mnie tak przemówił? Mina z komina. Mysz. Staruszka. Mina z komina. Jak śmiesz? Czy wiesz, kim jestem? Zapytałem. Pewnie, że wiem, usłyszałem w odpowiedzi. Skunks. Królewski królik. Mol. Jesteś molem, jestem królem, rzuciłem dumnie. Czy tego nie widać? Spojrzałem na swój strój i wtedy zauważyłem, że byłem przedziwnie ubrany. Sukienka, sombrero, spodnie Sindbada, sukienka. Miałem na sobie sukienkę. Przerażony puściłem się biegiem do zamku i wkrótce stanąłem u jego wrót. Królowa, dama dworu, muszka z krawatem. Drzwi otworzyła mi muszka z krawatem. Jesteś nareszcie królu. Przebierz się szybko, bo obiad stygnie. A dziś prawdziwy przysmak. Ptasie mleczko, żabi skrzek, pierogi, co mają rogi. Ptasie mleczko. Co? To ma być obiad? Nie, dziękuję, odparłem. Wtedy poczułem, że jestem naprawdę głodny i że marzy mi się prawdziwy obiad. Korniszonki. Cylinder, rosołek. A przykład wzmacniający rosołek. Wiedziałem jednak, że królewskiej spiżarni strzegło bardzo groźne stworzenie. Photoshop. Rybka w akwarium. Pies ogrodnika. Photoshop. Był to Photoshop. Aby pokonać strażnika, musiałbym mieć jakiś oręż. Miecz. Kochla do zupy. Różdżka. Na przykład różdżkę. Niestety, niczego takiego nie miałem. Postanowiłem więc zaryzykować i podszedłem do strażnika. Jeżeli mnie wpuścisz, dostaniesz nagrodę, rzekłem. Marchewka, czterolistna koniczyna, wór z pieniędzmi. Dam ci wór z pieniędzmi. Królu, po prostu wejdź do spiżarni, przecież to twój zamek, usłyszałem. Przytaknąłem i wszedłem do środka. Wszystkie półki były puste. Znalazłem tylko 3 tajemnicze pudełka. Czerwone pudełko, zielone pudełko, niebieskie pudełko. Wybrałem niebieskie pudełko. Aby zobaczyć, co jest w środku, musiałem kliknąć na nie myszką. Ale przedtem musiałem przypomnieć sobie cały sen. Chcesz go zobaczyć? Nie. No i wtedy się obudziłem. No dobra, żartowałem. Kliknij jeszcze raz na pudełko. Jak myślisz, co było w środku? Moje wyśnione kukułcze jajo. No i wtedy to już naprawdę się obudziłem. Czy chcesz wyśnić sen króla jeszcze raz? Nie. Sen wróżki o tym, jak usypia królewski dwór.
Przede mną wyzwanie na zaczarowanie. Uśpiłam już cały zamek, zostały mi już tylko osoby znajdujące się w sypialni królewny. Co chwila się budzą, muszę się pospieszyć. Ale to dziwny sen, muszę rzucić czar stuletniego snu, a wszyscy wciąż mi się z niego budzą. Śpi dobrze, śpi, śpi sobie, dobranocki. No, udało się. Ojej, wciąż mi się to śni, tylko teraz jest nieco trudniej. Luli, luli. Ależ jestem czarująca. Asie. Dobra robota. I znowu ten sen. Ależ jestem czarująca. Luli, luli. Asie. No zaśnij, no. Asie. O, super! Zajrzę chyba do sennika. Ciąż ten sen. No zaśnij, no. Śpi, śpi sobie. Dobranocki. Asie. No, pięknie poszło. A może lepiej pójść na terapię? Znowu to samo. Ależ jestem czarująca. Dobranocki. No zaśnij. No. Asie. Dobrze, uf. Jejku, a co tu się wyprawia? Niezłe mam te sny, doprawdy. Śpi dobrze. Dobranocki. Asie. Słodkich snów. Asie. Świetnie. Oj, już chcę się obudzić. Tylko najpierw ci tutaj muszą usnąć. Ech. Śpi, śpi sobie. Ależ jestem czarująca. Dobranoc. Asie. Słodkich snów. Nareszcie. Uf, udało się. Wszyscy śpią jak zaczarowani. No, w końcu tak powinno być. Przecież ich zaczarowałam. Sen ochmistrzyni o prezentach od wróżek. Ojojoj, znowu się rozleniwiłam leniwymi pierogami i zasnęłam. Ale co mi się śniło, wola Boga? Śniło mi się, że królewni i księciu urodził się synek i 7 wróżek przyjechało na jego chrzciny, ale wszystkie prezenty kompletnie się pomieszały. I w jaki sposób wróżki mają odnaleźć swoje podarki? Wybierz sposób selekcji prezentów. Eliminacja zmyłkowych podarunków. No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego?
Wróżka Spryciuszka. Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Na pewno nie było niebieskie i nie było okrągłe i nie miało żółtej wstążki i nie miało etykietki z numerem 9. No, to nie pasowało. Świetnie! Ta jest! Właśnie o ten podarek chodziło, świetnie! Pst! Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Serdelkowo-serowe serduszko! No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego? Wróżka Wesoluszka. Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Na pewno nie było czerwone i nie było okrągłe i nie miało żółtej wstążki i nie miało etykietki z literką K. Słusznie. No, odkrycie na miarę Indiana Jonesa. I to właściwe odkrycie. Pst. Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Królewski królik. No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego? Wróżka Piękniuszka. Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Na pewno nie było niebieskie i nie było wysokie kanciaste i nie miało fioletowej wstążki i nie miało etykietki z numerem 7. Super! Aha, tak jest, to nie było to. Robi się luźniej. Tak, to ta jest. Dokładnie tego prezentu szukaliśmy. Dziękuję. Pst. Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Ptasie mleczko. No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego? Wróżka Śmieszka. Wróżka Mądruszka. Wróżka Zwinnuszka. Wróżka Wdziękuszka. Wybierz sposób selekcji prezentów. Wybór podarunków właściwych. No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego? Wróżka Wdziękuszka. Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Było zielone i było wysokie kanciaste i miało różową wstążkę i miało etykietkę z numerkiem 8. No, rewelacyjnie się prezentujesz w roli selekcjonera prezentów. Brawo! Pst! Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Ucho od śledzia! No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Kto jeszcze nie ma swojego? Wróżka Zwinnuszka. Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Było zielone i było płaskie kanciaste i miało fioletową wstążkę i miało etykietkę z literką C. Tak jest! Właściwy podarek, właściwie wskazany. Pst! Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Kokoszka z kokosem. No dobra, to czyjego prezentu teraz szukamy? Droga wróżko, czy możesz nam powiedzieć, jak był zapakowany podarek od ciebie? Może opisz go jakoś? Niech pomyślę, jak wyglądało pudełko z moim prezentem. Było czerwone i było płaskie kanciaste i miało fioletową wstążkę i miało etykietkę z literką T.
Fantastycznie! Teraz mam już swój prezent. Pst! Kliknij na pudełko, żeby zobaczyć prezent. Różowa różaba! No dobra, to czyjego prezent? Wybierz sposób selekcji prezentów. Sen ochmistrzyni, sen starowinki, czyli bajka o śpiącej królewnie. Sen królowej, pełen najpiękniejszych witraży. Mówi królowa, witam w mym śnie o witrażach, wybierz tryb gry. Układanie według widzimisię. Układanie według szablonów. Witamy w trybie szablonowym. Nie znajdziesz tu szabli po dziadku ani dzika z szablami, ale za to dziką przyjemność w układaniu witraży według szablonów. Rąby. Ojojoj, nie! Prostokąty. Geniusiowo! Ta! Koła. Geniusiowo! Kółeczka. Okej. Taram! Kwadraty. Kółka. Oh yeah! Trójkąty. Trójkąciki prostokątne. Trójkąty. Trójkąciki równoboczne. Daję! Trójkąty. Ale bomba! Następny obrazek. Następny obrazek. Rąby. Brawo! Trójkąciki, prostok, trójkąty. Daję! Kółka. Koła. Dobrze! Prostokąty. Pięknie! Trójkąciki równoboczne. Oh yeah! Prostokąty. Super! Kwadraty. Ta. Daję. Ta. Pięknie. Kółka. Trójkąciki równoboczne. Pięknie! Kółeczka. Oho, to dopiero! Następny obrazek. Ale bomba! Następny obrazek.
Chcesz przerwać grę? Tak. Sen królowej pełen... Koszmar senny szefa gwardzistów. Witaj w najstraszniejszym z moich snów. Trzymaj się mocno, bo to iście koszmarny koszmar. W tym śnie śpię kamiennym snem i każdy może zrobić mi psikusa. Ach, chciałbym się obudzić. Kolorowo-twarzowo. Jak ja wyglądam, jak batonik. Wąsy lokąsy. Tak? To potem się nie dziw w mojej skwaszonej minie. Bombowe na głowę. Nie no, ja już mam tego dość. Doręczniki, nie ręczniki. Jak nie szopa na głowie, kolorowo, to szop twarzowo. W ramionach. Ratunku. Dodatki, nohatki. A weź mnie te dwukolorowe szkiełka z oczu, ale już! Ust, bzdurki, fryzurki. A cóż to za marchewkowe włosy? Ola Boga! Ustniki, do ustniki. Ciumciam smoczek? No nie, tylko nie to! Gotowe. O mater dyjo, jak ja teraz wyglądam? Czekoladowa twarz, marchewkowe warkoczyki, dziecięca czapeczka, korniszonki w wąsach, trójwymiarowe okulary, smoczek w ustach i zszokowany szop na rękach. Skandal! Nie wytrzymam! Budzę się! Zaczynamy zabawy od nowa? Nie! Koszmar senny, sen damy dworu, pełen kolor. Sen śpiącej królewny o księciu, który przybywa, by ją obudzić. Ale mam fajny sen. Śni mi się, że książę pragnie dostać się na zamek, by mnie obudzić ze stuletniego snu. A to wcale nie jest takie łatwe. Nasze zamkowe ogrody potrafią być bardzo trudne do przejścia. Ale wiem, że książę się nie podda i na pewno w końcu do mnie dotrze, a ja tymczasem bez pośpiechu pośpię i pośnię. Wybierz etap gry. Etap pierwszy. Książę zawitał w zamkowym ogrodzie. Udało się. Etap drugi. Tak, ten ogród wcale nie jest tak łatwo przejść. A ja mam żółty klucz. Mam cię, ty czerwony kluczu, ty. Hie, hie, hie. No, super. Etap trzeci. Przecież nikt nie mówił, że będzie łatwo. Miecz albo nie miecz, oto jest wyzwanie.
Dobra, ostrzymy. Mam już klucz. Ups. Juhu. Ha, ha. A, na ostrze miecz. A, ha. Hi, hi, hi. Niezły jest. Etap czwarty. A poza tym, jakby były tylko trzy etapy, to by wyszła nam nudna gra. To jest sen, oczywiście. Mam cię, ty żółty kluczu, ty. Juhu! Ta-dam! Miecz albo nie miecz, oto jest wyzwanie. Ojej! Czerwone drzwi. No, klucza szukam. Ha, ha! Hie, hie, hie! Ha, ha! Trzeba miecz naostrzyć. Tak. Juhu! Klucz czerwony jest. Ha, ha! Ha, ha! Hie! Ja naprawdę niezły jestem. Etap piąty. Jestem pewna, że książę lubi nowe wyzwania. Oj. No dobra, trzeba iść po ten klucz. A ja mam żółty klucz. Oj. Ups. Oje. Ups. Klucz czerwony jest. Ha, ha. A mam cię, ty mieczu, ty. Kliknie. Żadna siła, żadna burza nie powstrzyma mnie. Etap szósty. W końcu, jaki byłby z niego książę, gdyby choć raz miecza nie użył? Czy na pewno chcesz przerwać grę? Tak. Sen Damy Dworu pełen kolorów. Witaj we śnie Damy Dworu, który pełen jest kolorów. Nawet jej suknie zamkowe nie są takie kolorowe. Pokoloruj więc obrazy tak, jak sobie to wymarzysz. Chcesz przerwać grę? Tak. Sen dworzanina o rozruszanych puzzlach. A ja jestem zwykłym dworzaninem i śnię sobie o puzzlach. A co? Wybierz tryb gry. Łatwy. Średnio łatwo trudny. Witaj w średnio łatwo trudnym trybie superkolorowej puzzlowej zabawy. Ułóż obrazek. Koniecznie. Ta-dam! O tak! Daję! Otóż to. Ta-dam! Dobrze! O tak!
Bardzo dobrze. O tak! Oh yeah! Pięknie! Tak jest! Tak jest! Świetnie! Bardzo dobrze! Świetnie! Otóż to! Bardzo dobrze! Świetnie! Ja! Bardzo dobrze! Chyba nie. Ta! Bardzo dobrze! Super! Chyba nie. Oj! Pięknie! Aha! Oh yeah! Odegraj animację. Chcesz przerwać grę? Tak. Sen Starowinki, czyli bajka o śpiącej królewnie. Dawno, dawno temu żyli sobie król i królowa. Pewnego roku urodziła im się śliczna córeczka. Wyprawili więc bardzo uroczyste chrzciny, na które zaprosili 7 dobrych wróżek. Każda z nich obdarzyła maleńką królewnę jakąś zaletą. Pierwsza dała jej urodę, druga – rozum, trzecia – zwinność, czwarta – wdzięk, piąta – spryt, szósta – radosne usposobienie, a siódma czarodziejka, która była wielką śmieszką, obdarowała chrześniaczkę wielkim poczuciem humoru. Niestety król i królowa zapomnieli zupełnie o 8 wróżce i gdy ta znienacka pojawiła się na zamku, wszystkim zrzedły miny. Była to bowiem bardzo posępna postać. A na dodatek, tego dnia jej zaczarowany czarny kot stwierdził, że ma dość życia w smętnej jaskini, przefarbował swoje futro na szaro i wyruszył na pole łapać myszy. Czarodziejka miała więc wyjątkowo zły nastrój. Dlatego właśnie zrobiła coś naprawdę brzydkiego. Zamiast prezentem obdarzyła królewnę złowrogą przepowiednią, według której miała ona w wieku 15 lat przekłuć sobie dłoń wrzecionem i umrzeć. Wszyscy zgromadzeni zadrżeli z trwogi, gdy usłyszeli te słowa. Na szczęście zaraz ich uspokoiła wesoła wróżka. Rzekła, że co prawda nie ma dość mocy, by odwrócić zły urok, ale może go nieco zmienić dzięki dobrej magii i dziewczyna nie umrze, ale zapadnie w 100-letni sen. A gdy minie ten czas, zjawi się książę, obudzi królewnę i zły czar pryśnie na wieki, zawołała z uśmiechem. Król i królowa westchnęli, bo wiedzieli, że nic już więcej nie da się zrobić. Postanowili jednak chronić córkę, jak tylko się da. Dlatego też następnego dnia król kazał rozgłosić w całym kraju, że wszyscy właściciele kołowrotków i wrzecion mają się ich natychmiast pozbyć. A jeśli ktoś nie posłucha rozkazu, zostanie od stóp do głów wysmarowany starą marmoladą, następnie wydarzany w śmierdzących skarpetkach i zamknięty na rok w beczce ze zgniłą kapustą. Oczywiście wszyscy mieszkańcy kraju posłusznie poszli za królewskim nakazem, nikt bowiem nie pałał szczególną miłością ani do starej marmolady, ani do zgniłej kapusty, ani tym bardziej do śmierdzących skarpetek. Herold, który obwieszczał to orędzie, jeździł po królestwie przeszło rok. Wreszcie odwiedził już wszystkie zamieszkałe okolice i z radością mógł powrócić na zamek. Jedynym miejscem, do którego nie zajrzał, była stara baszta. Od lat nikt tam nie wchodził i sądzono, że jest niezamieszkana. Z tego też powodu Herold ją ominął i powrócił do służby na zamku.
Mijały lata, podczas których królewna wyrosła na śliczną dziewczynę. W całym państwie wychwalano jej urodę, rozum, zwinność, wdzięk, spryt, radosne usposobienie i wielkie poczucie humoru. Wszystko wskazywało więc na to, że dary siedmiu wróżek się ziściły. Więc król i królowa drżeli na myśl o przepowiedni ósmej czarodziejki i strzegli córki jak oka w głowie. Nigdy nie pozostawiono jej samej, a gdy rodzice wyjeżdżali, opiekowała się nią ochmistrzyni. Tak mijały kolejne lata. Królewna ukończyła 15 rok życia, ale wrzeciona jak nie widziała, tak nie widziała. I wszyscy powoli zaczęli zapominać o darze złośliwej wróżki. Pewnego dnia król i królowa pojechali na przedpołudniową przejażdżkę, podczas gdy ich córka bawiła się w ogrodzie piłką ze swym pieskiem. Oczywiście była pod opieką nadwornej ochmistrzyni, która siedziała opodal na ławeczce. Tak się jednak niefortunnie zdarzyło, że opiekunka niechcący zapadła w drzemkę, bo na śniadanie najadła się leniwych pierogów i poczuła się bardzo rozleniwiona. Zaś królewna rzucała pieskowi piłkę. Ta toczyła się coraz dalej i dalej, dziewczyna za nią biegła i biegła, aż w pewnym momencie zdziwiona stwierdziła, że znajduje się w miejscu, którego nigdy dotąd nie widziała, a stała przed nią bardzo tajemnicza baszta. Na jej szczycie zaś widniało jeszcze bardziej tajemnicze okienko, a w nim trzepotała firanka. Tam ktoś mieszka, pomyślała królewna i zaciekawiona wbiegła po schodkach na szczyt basztowej wieży. Gdy już dotarła na samą górę, weszła do izdebki, w której siedziała sobie bardzo wiekowa starowinka i przędła na kołowrotku. Musicie wiedzieć, że nie była to żadna złośliwa starucha, która nie posłuchała królewskiego rozkazu. Po prostu nie usłyszała orędzia i nie wiedziała nic o starej marmoladzie, śmierdzących skarpetkach i zgniłej kapuście. Ojej! Wykrzyknęła zdziwiona królewna, która dotąd nigdy nie widziała kołowrotku. Co to takiego? A była tak zaciekawiona, że nawet nie poczekała na odpowiedź, tylko podbiegła i złapała wrzecioną. W tym momencie przebiła sobie rękę i padła zemdlona. Wyobraźcie sobie, jak przeraziło to nieszczęsną starowinkę, która natychmiast wybiegła z baszty i zaczęła wołać o pomoc. Zbiegł się cały dwór, a na jego czele ochmistrzyni, która czuła się do tego stopnia przerażona, że w duchu obiecała sobie, iż nigdy więcej nie tknie pierogów, a przynajmniej na śniadanie. Niestety nikomu nie udało się ocucić królewny. A gdy król i królowa powrócili z przejażdżki, cały dwór już był pogrążony w straszliwym płaczu i lamencie. Wraz z królewską parą na zamku zjawiła się wesoła wróżka, która spokojnie wyjaśniła, że należało się tego spodziewać, skoro tak głosiła przepowiednia. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to przygotować królewnę do stuletniego snu. Chyba macie na zamku jakieś wygodne łóżko? Zapytała króla. I tak przeniesiono królewnę do jej sypialni i ułożono na puchowych pierzynach, bo stuletni sen to nie lada drzemka i powinno się go śnić w godziwych warunkach. A potem czarodziejka rzekła do królewskiej pary: teraz zrobię coś dla was. Dzięki temu 100 lat minie jak z bicza strzelił. A mówiąc to, machnęła swą czarodziejską różdżką i na wszystko wokół spadł głęboki sen. Uśpili się dworzanie, służba, straże, konie, psy i koty, a nawet ogień w kominku i fontanna w ogrodzie. Niektórzy nie byliby tym szczególnie zachwyceni. Na przykład szef gwardzistów, który właśnie zawijał sobie wąsy na małe lokówki, co stanowiło jego najskrytszą tajemnicę. Ale cóż, jak czarodziejka rzuci urok, to nic się na to nie poradzi. Jest się po prostu zaczarowanym i już. I tak stuletni sen spadł na zamkowe włości, a wróżka wyczarowała wokół murów taką gęstwinę ciernistych róż i kolczastych krzewów, że nikt nie potrafiłby się przedrzeć. Były one do tego stopnia zaczarowane, że za każdym razem, gdy próbowano je ściąć, odrastały jeszcze gęstsze i bardziej kolczaste. Nikomu więc nie udało się dostać do zamku i z roku na rok coraz bardziej o nim zapominano. A lata znowu mijały i mijały, aż minęło ich dokładnie 100. Pewnego dnia przejeżdżał w okolicy książę z sąsiedniego królestwa. Biedaczysko, od 3 lat szukał żony, ale napotykał same próżne panienki, którym w głowie były tylko ciuszki, bale i ploteczki, a na dodatek kandydatki te zanosiły się cały czas piskliwym chichotem. Książę natomiast marzył o dziewczynie obdarzonej urodą, rozumem, zwinnością, wdziękiem, sprytem, radosnym usposobieniem, a nade wszystko wielkim poczuciem humoru. Nigdzie jednak nie mógł jej znaleźć.
I tak błądził po różnych krainach, aż drogi zawiodły go tutaj. No i oczywiście zaplątał się w różane gęstwiny. Świetnie. Żony nie znalazłem, ale za to się pokłuję, pomyślał książę. Aż tu nagle gąszcze zaczęły się przed nim rozstępować. I ani się obejrzał, jak dotarł na zamek. Zdumiał się wielką ciszą, a gdy ujrzał uśpionych dworzan, aż otworzył usta ze zdziwienia. Wyobraźcie sobie jego minę, gdy zobaczył szefa gwardzistów zawijającego wąsy na lokówki. W końcu ruszył po schodach do zamku i nogi same go zaniosły wprost do sypialni królewny. Dla nas to nic dziwnego, bo wiemy, że działały tu silne czary. Gdy zobaczył uśpioną piękność, która nawet przez sen się uśmiechała, z wrażenia padł na kolana i oparł się o brzeg łóżka. W tym momencie dziewczyna się przebudziła, spojrzała na niego wesoło, a on, no cóż, po prostu za nie mówił. Zresztą nawet jakby chciał, nie zdążyłby nic powiedzieć, albowiem w następnej minucie do komnaty wpadli wszyscy, którzy też już się zdążyli obudzić. Oczywiście bez szefa gwardzistów, który właśnie gorączkowo zdejmował lokówki z wąsu. Król i królowa odetchnęli głęboko, bo nareszcie przestali się już bać przepowiedni. Zaś książę i królewna bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Po tygodniu już byli w sobie zakochani, a po miesiącu wzięli huczny ślub. Tak doradzała im zresztą dobra wróżka, a przecież wszyscy wiemy, że dobre wróżki dają zawsze dobre rady. Opuszczasz już śpiącą królewnę? Tak.